imieniu Stowarzyszenia Kukiz 15 w Głogi chciałbym powitać serdecznie Państwa na spotkaniu z Panem Posłem Tomaszem Rzymkowskim. Postanowiłem troszkę przybliżyć Państwu może postać Pana Posła, ponieważ jest on członkiem prezydium Klubu Poselskiego Kukiz 15 i wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład tak zwanego Ambergoru. Pan poseł jest również członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, przewodniczy trzem zespołom parlamentarnym, z których najbardziej znany jest Eurorealistyczny Zespół Parlamentarny. Myślę, że tutaj pan poseł w tej chwili zabierze głos. Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, proszę śmiało je zadawać. Ja przekazuję tymczasem mikrofon panu posłowi. Będę się starał naprawdę szybko to zrobić, bo wiem, że mam dar gadulstwa i bardzo długo jestem w stanie opowiadać o różnych rzeczach. Mam nadzieję, że nie nudno, ale trwa to długo, więc ja sobie zegarek już wyjąłem, żeby patrzeć na czas. Proszę Państwa, trzy kwestie bym poruszył, czyli te kwestie bieżące. No, nie możemy przejść obok nich, mianowicie kwestia ponownego wyboru Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, albo jak ja to mówię, wielkiego woźnego Europy, czy też sołtysa europejskiego. Kolejna kwestia, no to jest kwestia bieżących decyzji politycznych w parlamencie, to pokrótce scharakteryzował. Mamy dwa takie projekty ustaw, które budzą moje dalej posunięte zastrzeżenia i obawy, czy nie grozi nam o wiele większa afera niż afera Ambergold, ale to są tylko na razie obawy. Ja nie nazywałbym tego jeszcze aferami, bo jesteśmy w przededniu tego. A trzecia kwestia, no to planowane zmiany w rządzie, bo to pewnie Państwa również interesuje, to tak mocno. Proszę Państwa, pierwsza kwestia. Co się stało? Ja to określam jako trzy katastrofy. To jest katastrofa Polski, to jest katastrofa Unii Europejskiej, to jest katastrofa Donalda Tuska. Katastrofa Polski wizerunkowa, bo my się staliśmy w tej chwili takim dyżurnym chłopcem do bicia w Unii Europejskiej i w pełni rozumiem postawę polityczną Viktora Orbana, który po raz kolejny udowodnił, że jest mężem stanu dla Węgier. No bo on tym swoim gestem, to znaczy wycofaniem się z tego gestu solidarności z Polską, a takie zapewnienie złożył kilka tygodni temu, co było też przedmiotem jakby dyskusji publicznej. On od dwóch tygodni, z tego co mi się udało wczoraj dowiedzieć od kilku europosłów, prosił, a wręcz błagał Beatę Szydło o zwolnienie z danego słowa. Nie nastąpiło to zwolnienie, więc no niestety złamał to słowo. Ale dlaczego złamał? No złamał z tego powodu, że nie chciał dalej, aby Węgry były tym jednym z 28 państw Unii Europejskiej, które jest takim dużym traktatem europejskim. Myślę tutaj o traktacie o Unii Europejskiej, artykuł chyba bodajże 15, mówiący o tym, że nie może obywatel państwa wbrew woli tego państwa piastować funkcji, w tym przypadku komisarza. Ale ten przepis należy traktować rozszerzająco, bo dokonujemy wykładni systemowej. Więc jeśli rząd polski mówi, nasz obywatel nie może być ten wskazany, bo wskazuje do innego, to Donald Tusk nie powinien być brany pod uwagę jako kandydat. Element tego kryzysu Unii Europejskiej to jest Donald Tusk, to będzie kryzys po prostu wizerunkowy. Proszę Państwa, w polskiej dyskusji publicznej to jest duży błąd właśnie też Prawa i Sprawiedliwości. Nie mówiono, jaka jest ta funkcja Donalda Tuska. Ja to tak obrazowo w mediach nazywałem albo wielkim woźnym Europy, z całym szacunkiem dla pracy woźnych. Tylko, że to jest taka rola. Tutaj bardziej nawiązywałem do Olivera Cromwella, który miał ten tytuł wielkiego woźnego. Albo taki europejski sołtys, ale to z racji może na trzecią część sagi o Kargulu i Pawlaku. Pamiętacie Państwo taką scenę, jak Kargul z Pawlakiem lecą samolotem? I Pawlak mówi do Kargula, wiesz, ja się czuję jak nasz sołtys. Dlaczego? No bo jestem wysoko i za nic nie odpowiadam. I rzeczywiście Donald Tusk był wysoko i za nic nie odpowiadał. Prerogatywy przewodniczącego Rady Unii Europejskiej to są takie prerogatywy woźnego.
zwołuję posiedzenie, rozpoczynam posiedzenie, prowadzę posiedzenie, zamykam posiedzenie, a potem idę z referatem do Parlamentu Europejskiego i mówię, że na 23. szczycie szefów rządów Unii Europejskiej, na posiedzeniu Rady Europejskiej, po raz kolejny nie wyszliśmy z kryzysu dotyczącego strefy euro, uchodźców, bezpieczeństwa, etc. Problem dla Unii Europejskiej, jak Donald Tusk stanie przed komisją śledczą. To będzie naprawdę duży problem, bo on przez 2-3 dni będzie jednak przesłuchiwany. Jak ktoś z Państwa w miarę śledzi posiedzenia komisji, to wątki związane z szefem rządu, ze służbami specjalnymi, jest bardzo silny i tych pytań jest bardzo dużo, które ja mam do Donalda Tuska, tylko że ja jeszcze razy 9, bo tylu jest członków komisji. I podejrzewam, że to będzie dosyć bolesne dla Unii Europejskiej, jak bardzo różne ciekawe wątki się pojawią podczas tego przesłuchania, nie wybiegając zupełnie w przyszłość za daleko. Jeśli nie będzie, jeśli odmówi, albo zwlekał zwolnienie lekarskie, czy coś w tym rodzaju, to co? To nie będzie przesłuchany? Oczywiście, zawsze jest taka możliwość, że może być nieprzesłuchany. W życiu są pewne dwie rzeczy, śmierć i podatki. Ja jestem tego świadom. Natomiast nie ma takiej możliwości, aby się zakrył jakimkolwiek immunitetem, bo przewodniczący Rady Unii Europejskiej, wbrew temu, co w polityce Platformy, nie dysponuje żadnym immunitetem, który by go akurat w tym przypadku zwalniał. A immunitet formalny, który dotyczy jego funkcji jako przewodniczącego Rady, czyli nie odpowiada za te czynności związane z otwarciem, zamknięciem posiedzenia. Trudno by było, żeby przestępstwo było wówczas. Państwo ewentualnie, jakbyście jeszcze chwilę wstrzymali się z pytaniami, ja bardzo chętnie do tych wątków wrócę. Przejdę już do kolejnego tematu. Jak będą Państwo potrzebować głębić, to bardzo chętnie powróćmy. Ja postaram się jeszcze z 10 minut poopowiadać i przechodzimy do pytań i możemy wtedy podyskutować. Druga kwestia, o której mówiłem, to są kwestie związane z bieżącymi działaniami. Ja w tej chwili obawiam się dwóch ustaw, jednej uchwalonej, drugiej nieuchwalonej. O nich w tej chwili specjalnie w mediach Państwo nie usłyszycie. Jedna ta uchwalona to jest ustawa hazardowa, która została uchwalona 15 grudnia, czyli przed dzień tej wielkiej awantury w Sejmie, zwanej rokoszem Szczerby. Ustawa, która może pociągnąć ze sobą olbrzymie straty dla Skarbu Państwa, rzędu kilku miliardów złotych i utraty wpływu na rynek hazardu w Polsce, rynek generycznych bandytów. To troszeczkę jakby się cofamy do tej afery hazardowej, której tak naprawdę nie było. Mówię naprawdę, bo to, co nas czeka, to jest naprawdę prawdziwa afera hazardowa, jeśli w ogóle wybuchnie. Ustawa, która monopolizuje rynek jednorękich bandytów, daje te możliwości działania totalizatorowi sportowemu, który staje się monopolistą. Wątpliwości, które się nam pojawiły, to przede wszystkim kwestia analizy finansowej. Ile państwo polskie, bo tak traktuje totalizator sportowy jako 100% spółkę Skarbu Państwa, ile będzie musiał wyrzucić, mówiąc kolokwialnie, w ten interes? Kiedy będzie mógł pierwszą złotówkę dochodu zanotować? Pytałem osobiście o to prezesa totalizatora, odpowiedzi nie dostałem, mimo usilnych starań. Pytałem o koszty, jakie poniesie. Dowiedziałem się tylko tyle, że mają wyliczone, że ponad miliard złotych zapłacą za automaty do gier i to są jedyne koszty, które szacują, że będą. No co ja po prostu wybuchnąłem śmiechem, proszę Państwa. To jakbyście mieli otworzyć lodziarnię, ktoś Was pytał w banku, jak błagacie się o kredyt, jakie koszty poniesiecie? A Wy mówicie, kupię maszynę do lodów. No ale Panie, gdzieś Pan tą maszynę musisz trzymać, nawet nie pod chmurką, a nawet jak pod chmurką, to też trzeba zapłacić komuś za ten grunt, na którym to stoi. A całą dobę będziesz pan te lody robił, musisz pan kogoś zatrudnić. No i te same pytania dodałem temu prezesowi. No, panie, trzeba lokal, ubezpieczenie, wsad pieniężny w to zrobić, infrastrukturę elektroniczną, bo ustawa nakłada obowiązek sieciowania tego siecią teleinformatyczną. Trzeba licencjonować to. No i trzeba cały czas doglądać, to się wiąże z kosztami, a to nie policzyliśmy tego. Mówię, a dochód kiedy planujecie? Nie, dochodu to nie wiem, ale przychód będzie od razu. No ja mówię, wie pan, wyrzucicie 2, 3, 4, 6 miliardów złotych, to są miliardy, proszę Państwa. To nie są miliony, to są miliardy złotych. Sam zakup tych automatów to jest ponad miliard złotych. To są gigantyczne pieniądze z zabawą automatów. To generalnie śmierdzi na 1000 kilometrów.
albo i więcej. Tym bardziej, że wielkie koncerny światowe się dopiją, żeby to prowadzić. My składając interpelację, to jest taki dla mnie klasyczny przykład tego, co może zrobić poseł opozycji. Może zapytać i nagle cały stolik się przewraca, bo moim zdaniem kwestia była bardzo dogadana, silnie. Jeden z podmiotów zagranicznych miał wejść w tą branżę. Przez to, że zapytaliśmy, to nagle zaczęła się rozmowa z Polską Grupą Zbrojeniową, albo to zakłady zbrojeniowe produkowały automaty do gier hazardowych. Znaczy, to jest w ogóle zabawne samo przez się, ale niezabawne jest to, że prezes totalizatora mówi, że w maju ubiegłego roku już tą kwestię rozważali. Ja mówię, no ale jest pan pewien, że w maju? Tak, jestem pewien, że w maju. Mówię, no wie pan, ma pan dar profetyczny, przewiduje pan przyszłość. Dlaczego? Bo ustawa wpłynęła w sierpniu do Sejmu, a pan już w maju o tym rozmawiał. Po czym następnego dnia jest wywiad radiowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej tej samej spółki, czyli totalizatora sportowego, który mówi, że od kilku tygodni tą koncepcję rozważamy. No tutaj jest, bym powiedział, dynastyczna rozbieżność zestaw. Można by było tych panów zestawić ze sobą i przesłuchać. Czyli ustawa dotycząca prawa farmaceutycznego pod dumnym hasłem apteka dla aptekarza. Oczywiście fajnie to brzmi, ja bym wolał hasło raczej apteka dla pacjenta, ale ta ustawa w swoich skutkach zachwieje nam rynek aptekarski w Polsce. Dzisiaj 94% rynku aptek, czyli na 100% aptek, które funkcjonują w Polsce, 94% to są apteki należące do Polaków, do polskich farmaceutów, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu apteki lub kilku aptek. Poprzez wprowadzenie tej ustawy ograniczymy ilość aptek, które będą w rękach Polaków. Część aptek po prostu zniknie, do tego dochodzą kwestie odległości między aptekami. Jest to ustawa przygotowana, no ja się akurat nad tym głęboko nie zastanawiałem, ale zdaniem ekspertów i kolegów od nas z klubu, no jest to ewidentne działanie lobbystyczne. Łącznie, że takie samo zdanie jak my ma wicepremier Gowin, który uważa, że to jest po prostu ustawa przygotowana przez zachodnie koncerny, aby ten rynek aptekarski w Polsce przejąć. Proszę Państwa, kolejna trzecia kwestia, czyli Amber Gold, ustalenia tego tygodniowe. Mieliśmy trzech znamienitych świadków, pan Jarosław Mąka, pan Waldemar Pawlak i taka pani z której nazwisko mi umknęło, ale źle ją wspominam, bo no może od niej zacznę. Pani się rozpłakała, no czy rozpłakała się później. Zaatakowała mnie, mimo że absolutnie się nie odzywałem do tego momentu w ogóle na komisji, tylko stwierdziła, że się uśmiecham do niej. I poprosiła panią przewodniczącą Wasserman, żeby mi zwróciła uwagę. Ta pani z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zrobiła dosłownie nic. Dosłownie nic, mimo że dostała od Urzędu Centralnego, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez grupę Amber Gold. To działanie na korzyść konsumentów poprzez klauzule niedozwolone, poprzez akty nieuczciwej konkurencji względem sektora bankowego. Oni nawet, proszę Państwa, postępowania nie wszczęli. Jak Państwo chcecie drzewo wyciąć do urzędnika według starej procedury, to urzędnik musi rozpocząć postępowanie, bo wniosek wasz wpłynął. Tam się nie rozpoczęło żadne postępowanie. Ta pani przez półtorej godziny opowiadała, że jej zdaniem tam nie było piramidy finansowej, bo są różne piramidy, a ta piramida, którą ona czytała w książce, to jest taka piramida, że wiąże się z takim kolokwialnie mechanizmem łańcuszka świętego Antoniego, czyli ja wchodzę i muszę ze sobą trzy osoby wciągnąć, na przykład naszą trójkę. I panowie, żeby dostali jakiekolwiek beneficje, muszą kolejną trójkę wciągnąć. No i tego mechanizmu nie było przy Amber Gold, to znaczy, że to nie była piramida finansowa. I nawet nie rozpoczęli postępowania. Znaczy, jest to o tyle dziwne, że każdy inny organ, do którego takie zawiadomienie wpłynęło w trybie administracyjnym czy karnym, no wszczynało to postępowanie, nie było tak bezczelne. A tutaj nawet tego postępowania nie było. My ją pytamy, nie pamiętamy, nawet nie wstrzymaliśmy tego postępowania, bo to nam się wydawało, że wszystko jest okej. No, generalnie bardzo słabo to wygląda. Nie chcę uprzedzać faktów, ale nie wygląda tej pani sytuacja zbyt dobrze. Ale to też taka symbolika III Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, ta pani w wieku 27 lat została dyrektorem Wydziału Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wieku 27 lat. Ona dzisiaj ma 39, no i ona większość swojego życia zawodowego spędziła na stanowiskach kierowniczych.
jak funkcjonowały, no to mieliśmy wycinek. Nie chcę oceniać całości, ale no to pokazuje, jakie są możliwości awansu dla ludzi w Polsce, uczciwych i nieuczciwych. I na tym zakończę wątek tej pani. Znakomite zeznania pana Jarosława Mąki, dyrektora w jednym z departamentów Ministerstwa Gospodarki, którym kierował Waldemar Pawlak, o którym za chwilę. Pan Jarosław Mąka zeznał dwie zasadnicze i kluczowe informacje, można powiedzieć, przełomowe dla komisji. Poinformował, że w styczniu 2010 roku poinformował Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podejrzeniu popełnienia wielu przestępstw przez grupę Amberbird. Dla porównania, mówię, proszę Państwa, o styczniu 2010 roku. Cała firma powstała we wrześniu 2009. W listopadzie 2009 prokuratura wszczyna na wniosek KNF-u postępowanie. W styczniu 2010 roku jest informowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest informowana również prokuratura w późniejszym etapie, bo dopiero w czerwcu, ale Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została bardzo szybko poinformowana. I to jest o tyle przełomowe, że wszyscy dotychczasowi świadkowie twierdzili, że ABW zajęło się sprawą dopiero w maju 2012 roku, czyli przeszło dwa lata później. I pytanie teraz zasadnicze, dlaczego nie mamy żadnych materiałów mówiących o tym, że takie zawiadomienie było? Dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nic nie robiła? Czy może robiła, ale to politycy to kryli, bo wszyscy dotychczasowi politycy twierdzili, że premier Donald Tusk dowiedział się w chwili, kiedy ta afera wybuchła. Może syna warto było zapytać. On tam pracował, był wynajęty przez tą zorganizowaną grupę przestępczą. No i to też decyzja jedna z takich niewielkich, istotnych obok Sławomiru Nowaku, bo nie wiem, czy już jest obywatelem Ukrainy, były minister transportu Sławomir Nowak został też zaproszony na komisję, co jakoś tak przeszło bez większego echa. No a oprócz niego no to syn Donalda Tuska, czyli pracownik portu lotniczego w Gdańsku i osoba wynajęta, bo on nie był pracownikiem w sensu prawa pracy, tylko na podstawie takiego zlecenia wykonywał pewne zadania dla spółki Old Express. Tutaj wchodzą w grę kwestie związane z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa, czynami nieuczciwej konkurencji. Osoba, która posiadała wiedzę na temat funkcjonowania portu lotniczego, jednocześnie pracuje dla kontrahenta tego portu i bierze za to pieniądze. No, to są sytuacje bardzo wątpliwe, a tym bardziej wątpliwe, że prokuratura nawet nie przesłuchała do tej pory nigdy syna Donalda Tuska, bo tak się bała syna ówczesnego premiera. I to były kluczowe informacje, łącznie z tym, że poinformował nas pan Jarosław Mąka, że pewne faksy z Niemiec przyszły. Tych faksów jeszcze nie widziałem, a dopiero wczoraj się pojawiły u nas w sekretariacie komisji. Nie miałem wczoraj czasu, żeby tam podejść i zgrać sobie na dysk przenośny te materiały. To jest bardzo ciekawa informacja, że jakieś czynniki niemieckie uczestniczyły w chronieniu Marcina P., Katarzyny P. i całego tego szemranego biznesu. Potem mieliśmy Waldemara Pawlaka, który wypadł fatalnie, mimo że ja byłem przekonany, że spokojnie poradził, bo Ministerstwo Gospodarki generalnie kierowane przez niego no, wykonało część zadań. Znaczy, pomijając wpadkę z wpisaniem do rejestru domów składowych spółki Amber Gold na podstawie bym powiedział, niekompletnego zestawu dokumentów. Przede wszystkim nie przedstawiono, jaki jest charakter i cel tego domu składowego. W domu składowym powinno się gromadzić materiały określone co do typu jakości, a nie nieokreślone, niepoliczalne. No, bo tak niestety zostało to przedstawione. Będziemy złoto trzymać, platynę. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest tego rodzaju. Proszę pana, jeżeli jakiś rząd wspiera Tuska, to nie znaczy, że Tusk jest Niemcem, bo tak wszyscy tłumaczą w ten sposób. Jak ktoś inne państwo wspiera, to nie znaczy, że jest, że pochodzi z tego kraju. To nie mogę tego zrozumieć i pan tutaj też użył takiego zdania, że Tusk jest wspierany przez Niemców, to jest podejrzany. No proszę pana, nie mogę tego zrozumieć, to jest pełne, nielogiczne wręcz.
Druga rzecz, rok oszczerby. Proszę pana, gdyby właściwie oszczerba się w właściwy sposób zachował w Sejmie, jeżeli by marszałek zrezygnował z tego wszystkiego, cofnął karę, by sprawy nie było. By była cisza, normalna by była atmosfera. Tu niestety uważam, że PiS bardzo zawinił tym wszystkim. Następna rzecz. Proszę pana, czy urzędnicy, którzy składają zeznania w sprawie Amber Gold, czy sami też nie powinni siedzieć w więzieniu? Oni wszyscy wiedzieli, to nie Tusk, że nie wiedział, czy wiedział, ale ci wszyscy urzędnicy wiedzieli o tej sprawie. Bo ja tam ze dwa razy miałem czas, to się przysłuchiwałem zeznaniom i przyznam, że wszystko to tak się rozchodzi. Nie ja. Ale wiedział wszystko. No dziękuję bardzo. Od razu już odpowiadam. Jeśli chodzi o Tuska, to znaczy, problem polega na tym, że Donald Tusk jest obywatelem państwa polskiego. I jego rząd, czy on tego chce, czy on tego nie chce, jak on był premierem, to ja go traktowałem jako mojego premiera, mimo że się z nim absolutnie nie zgadzałem i nie utożsamiałem. Ale to był mój premier, tak samo Bronisław Komorowski, czy ja tego chciałem, czy nie chciałem, był polskim prezydentem i był moim prezydentem, mimo że no, wtopa za wtopą i głupota za głupotą, ale no co zrobić? No był prezydentem, tak samo Lech Wałęsa, ja tego nie podważam. Czy Lech Kaczyński, czy Aleksander Kwaśniewski. I Donald Tusk, wiedząc, że nie ma aprobaty swojego rządu, a jednocześnie mamy jasny komunikat ze strony Berlina i ze strony Angeli Merkel. Jeśli państwo polskie tej kandydatury nie poprze, to my to zrobimy. I Donald Tusk będzie naszym kandydatem. I Donald Tusk to akceptuje. Każdy rząd w podobny sposób mówił. Każdy rząd w podobny sposób mówił, ale wyobraźmy sobie sytuację taką, że Polska będzie forowała Niemca wbrew rządowi niemieckiemu. Co by było w Niemczech? Zdrajca, zdrada dyplomatyczna, na to jest przepis w kodeksie karnym. No, Donald Tusk politycznie jest skończony w Polsce. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Znaczy, jeśli jest wystawiany przez obcych mocarzy, no, to znaczy, że jest no, związany z nimi, a nie z państwem polskim. Czy tego chcemy, czy nie. To jest jednoznaczny komunikat. Ale ja uważam, że to jest spór, który absolutnie nie ma wpływu na nasze życie. Proszę Państwa, to, że Donald Tusk byłby tym i będzie tym przewodniczącym Rady, czy by nim nie był, to my tego absolutnie nie odczujemy. Absolutnie nie wiem. Jest funkcja czysto fasadowa. To jest taki spór Platformy z PiS-em czysto symboliczny, czysto zastępczy, bo my przez trzy dni żyliśmy tą kwestią, ale to się absolutnie nie przekłada na nasze życie. Absolutnie. W telewizji powiedział, że zna osobiście Tuska i że Tusk jest mściwy i że się zemści na Polsce. Znaczy, tak wiemy, pani. W telewizji ale to, wypowiedź. Się, ja się już przyzwyczaiłem do tego, więc uważam, że się absolutnie na nas nic nie zmieni. Znaczy, Donald Tusk, czy byłby poza strukturami Unii Europejskiej, to by się tym zajmował, czyli niszczeniem na Polsce, bo by Angela Merkel mu inne stanowisko wymyśliła, a jak nie, to byłby w Polsce liderem opozycji, walczyłby z Prawem i Sprawiedliwością na ulicy i na zagranicy. Więc pod tym względem pełna zgoda z Pawłem Kukizem, pełna zgoda. Donald Tusk walczy z Jarosławem Kaczyńskim, Jarosław Kaczyński walczy z Donaldem Tuskiem, tylko niestety traci na tym Polska. No to jest taki niestety paradoks. Ale panie pośle, pan mówi, że on jest spalony, że spalił mosty, o których mówił o mostach nie w odniesieniu do siebie, tylko głównie w odniesieniu do Polski, że Polska spaliła mosty. A jednak Platforma Obywatelska, no i część wyborców oczekują, że będzie startował w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Pod warunkiem, że będzie na wolności. Proszę Państwa, kolejne pytanie, bo tu mamy tak, Tusk, Niemcy, zapisałem sobie jeszcze tak, rok oszczerby. Ja się zgadzam, ja byłem jednym z tych posłów, którzy na Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych
opiniowaliśmy dla pana marszałka tą karę, którą nałożył na posła Szczerbę, że ona jest nieadekwatna, że pan marszałek zastosował najwyższy wymiar kary, czyli usunięcie z posiedzenia. Należało upomnieć, ewentualnie nałożyć karę finansową. No, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość niepotrzebnie się tak uparło i eskalowało ten konflikt. A pamiętajmy, co było kanwą do tego konfliktu. Zupełnie niepotrzebne usuwanie dziennikarzy z Sejmu. Dzisiaj dziennikarze są i nie ma żadnego problemu. Ja przynajmniej takiego nie widzę. Wówczas też nie widziałem tego problemu. Jedynym efektem tego są olbrzymie wydatki na nową siedzibę takiego biura prasowego Sejmu, do którego nikt nie przychodzi poza pracownikami. Ja tam raz byłem na konferencji prasowej i bardzo żałowałem, bo to jest bardzo daleko, to tam siedzi około 700 metrów, żeby dojść do tego biura prasowego od gmachu głównego Sejmu, więc nikt tam nie przychodzi. Żadna redakcja sobie nie pozwoli na wydawanie podwójnych kosztów, bo trzeba było dwie ekipy, jedną w tej sali oddalnej 700 metrów, a drugą gdzieś bliżej Sejmu, żeby łapać parlamentarzystów, żeby na bieżąco coś komentowali. No i koszty związane później z tym rokoszem, bo samo wydarzenie 16 jest dla mnie takie dwuznaczne, natomiast to, co się działo później, jest dla mnie jednoznacznie negatywne. Znaczy paraliżowanie prac parlamentu, niewychodzenie z sali, te jakieś dziwaczne sceny w kuluarach i na sali plenarnej, te śpiewy posłanki Muchy, te pasztety Szczerby w Wigilię, no to były, wiecie państwo, takie dołujące rzeczy. Dla mnie dołujące również 16 było to, że Prawo i Sprawiedliwość przed jakimś posłem Szczerbą uciekło do sali kolumnowej. No. No, ja rozumiem, że dzień wcześniej nie udało się uchwały czczącej Rydza Śmigłego, który uciekł na Rumunię, przeforsować w Sejmie. No, to trzeba było robić rekonstrukcję historyczną i uciekać z sali plenarnej do sali kolumnowej. No ale no, są pewne granice. Mi godność nie pozwalała na to, żeby przed Szczerbą uciekać z sali plenarnej. Tam jest moje miejsce. I tam ja chciałem głosować, a marszałek nawet nie próbował, ja nie mówię o użyciu siły, broń Boże, nawet nie próbował podejść do stołu plenarnego, tam gdzie jest jego miejsce, gdzie jest fotel i próbować prowadzić posiedzenie. Gdyby tak zrobił, to bym się może jeszcze zastanawiał nad wariantem siłowym, ale inaczej to absolutnie nie. Sytuację samą Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście eskalowało, natomiast później to, co się działo po 16, po tym głosowaniu, no, nie zasługuje na absolutne żadne słowo uzasadnienia. To było niszczenie autorytetu państwa polskiego. Znaczy te wszystkie śpiewy, zabawy, okupacje, te koce, te jakieś szmaty, które tam leżały na ziemi, to przeglądanie papierów, no proszę państwa, no to tu wyglądało jak najbardziej obskurny dworzec kolejowy w Polsce, no momentami. Jak bardzo słabo popieracie PiS, można powiedzieć, bo tak wygląda, że raz tak, jesteście bardzo mało zdecydowani. A po drugie, do pana Tuska to było, że PiS za bardzo późno podał po swoją, można powiedzieć, kandydaturę pana Wolskiego, to moje zdanie jest takie, że to i by tak nic nie dało, i tak by nic nie dało, bo to cztery państwa, które te powiedzieli, każdy widział, jak oni byli wybrani, to tak jak w Rosji, można powiedzieć. I to jest, może niektórzy mało rozumieją, ale to tak wygląda. Dziękuję. Już odpowiadam. Jeśli chodzi o to popieranie PiSu i czy nie popieranie PiSu, można to samo pytanie zadać, popieranie Platformy, nie popieranie Platformy. Proszę państwa, no, ja mogę mówić za siebie, mogę też po części odpowiadać za swój klub. My popieramy dobre rozwiązania, ganimy kiepskie rozwiązania. No, za ustawą hazardową byliśmy przeciw, uważaliśmy, że to jest bardzo niebezpieczne rozwiązanie. Głosowaliśmy podczas czwartkowych głosowań za odrzuceniem projektu dotyczącego prawa farmaceutycznego, bo to są projekty PiSu, ale one są bardzo szkodliwe. Nie jesteśmy zwolennikami obsadzania przez ministra sprawiedliwości bez konkursu, czyli z nominacji partyjnej prezesów sądów, ale jednocześnie jesteśmy za zaostrzeniem niektórych przepisów. Ale też na przykład no ja osobiście jestem przeciwny karze 25 lat więzienia za fałszowanie faktur, gdzie kara za zabójstwo człowieka również wynosi 25 lat więzienia, więc taka osoba, która no, zostanie złapana na fałszowaniu faktur przez urzędnika, się zastanawia, czy zabić tego urzędnika i spróbować uniknąć odpowiedzialności karnej, czy jednak no, przyznać się i dostać te 25 lat. Znaczy, proszę państwa, to pokazuje kompletny brak przemyślenia systemu prawnego w Polsce na bardzo prostym odcinku, bo prawo karne generalnie, jeśli chodzi o system sankcji, jest dosyć proste. No i dobre rozwiązania popieramy.
Ja na przykład bardzo popieram wszelkie działania, które podejmuje na komisji śledczej pani przewodnicząca Wasserman. Uważam, że jest najlepszym posłem PiS-u, która mogłaby być na tym miejscu. I we wszystkim ją wspieram. No ale już na przykład niektóre wypowiedzi pana posła Suskiego, to wcinanie się, przerywanie, jakieś tam swoje gawędzenie, no mi się nie podoba. To nie ukrywam również tego. Czy gry takie wojenne panów z Platformy i z Nowoczesnych, którzy się tam puszą i atakują. Ja patrzę na wszystko nie przez pryzmat legitymacji partyjnej. Tutaj państwo często mówicie partia Kukiz. My nie jesteśmy partią polityczną. My zupełnie jakby inaczej patrzymy na tę rzeczywistość. Posłowie PiS-u, Platformy, Nowoczesnej, PSL-u, oni patrzą przez pryzmat partii. Jeśli wódz partyjny dogadał się z innym wodzem partyjnym, to my na tym głosujemy. Mimo, że wiemy wewnętrznie, że to jest rozwiązanie szkodzące Polsce. Patrz, apteki. PSL głosował za, bo ich wódz dogadał się z wodzem innej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, że poprą ten projekt. No i poparli, mimo że rozmawiam z posłem PSL-u, czemu to poparliście? Nie wiem, ja jestem przeciwny, bo przecież apteki polskie będą polikwidowane. No to czemu głosujecie? A, bo się Kosiniak z Kaczorem dogadał. No tak to wygląda. I tutaj nie można w ten sposób mówić, że bo my rzadko popieramy PiS. Jeśli PiS robi dobre rozwiązanie, to popieramy, jak złe, no to ganimy. A że robi sporo złego ostatnio, bo tak się jakoś tam im układa, no to niestety ganimy. No. Tych projektów bubli jest co niemiara, niestety. A nie możecie razem uzgodnić, na przykład... Może mikrofon pan, bo nie słyszę. Moment. Nie możecie panowie razem zgodnie na przykład PiS ustawę jakąś weźmie zrobić, to porozmawiać i na przykład ustalić, czy tak, nie da rady? No właśnie jest ten problem, no Prawo i Sprawiedliwość nie chce z nami rozmawiać. Wie pan, no tak jak powiedziała pani rzecznik klubu Prawa i Sprawiedliwości, pani Beata Mazurek podczas jednej z rozmów w TVP z naszym posłem Grzegorzem Długim, który mówi, no wiecie pani, tak jak ja w tej chwili, dobre rozumiem, popieramy, złe, no to... Państwa prosimy o naprawienie tego poprzez poprawki, a jak się nie godzicie, no to nie popieramy tego. A u nas takie podejście, no dziękuję za to słowo, ale wie pan, generalnie to mamy was w nosie, bo mamy większość w Sejmie, większość w Senacie i swojego prezydenta, więc jeśli nas popieracie, to okej, a jak jesteście przeciw, to jesteście, to nas nie obchodzi w ogóle. Kim wy jesteście w ogóle? No i to jest coś takiego, co w literaturze często się przejawia pod hasłem pycha kroczy przed upadkiem. I niestety Prawo i Sprawiedliwość wchodzi pod tym względem w te tory, które miała wcześniej Platforma Obywatelska. Bo takie lekceważące podejście tej wierchuszki Prawa i Sprawiedliwości, bo zwykli posłowie naprawdę są bardzo przyzwoici i bardzo porządni i myślą zupełnie inaczej niż ta nadzwyczajna kasta nad ludzi z kierownictwa klubu. No. Mam pytanie, mogę? Bo to często się pojawia w mediach, że nie jesteście partią, jesteście ruchem. Tu taki ruch, znaczy gest czy zachowanie przewodniczącego pana Pawła Kukiza, który od razu powiedział, że nie stworzy partii, nie będzie brał dotacji partyjnych. A jak to się ma właśnie w kontekście, no wiemy, że klub parlamentarny czy na głosowaniach, niektóre kluby przyjmują jakąś dyscyplinę głosowań, tak? Czy tego typu praktyki w ogóle macie w swoich działaniach? To jest takie pierwsza, no może pierwsze na razie to. Znaczy, jeśli chodzi, pan jedno pytanie zadał, a ja na nie odpowiedziałem, mam zapisane, to za chwilę odpowiem, ale pozwoli pan, że to póki jeszcze pamiętam. My w większości głosowań, takiej zdecydowanej większości, powyżej 95%, no posłowie głosują jak chcą. Natomiast są głosowania, w których jest dyscyplina, gdzie no pilnujemy się. Natomiast przy każdym głosowaniu na biuro klubu przygotowuje nam rekomendacje, jak mamy głosować. Znaczy jest to taka tabelka, każdy klub to ma, bo tych głosowań czasami jest dużo. No, w skrajnych przypadkach ponad 500. To się głosuje 9 godzin do 10 godzin. 500 głosowań, przy każdym jest dyskusja, pytania, odlot. Natomiast te rekomendacje składają posłowie, którzy w danej komisji daną ustawą się zajmują. Jeśli ja na przykład jestem w częstej kontrze z panią poseł Chrobak w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ona ma zwykle takie samo zdanie jak Ministerstwo Sprawiedliwości, ja mam zwykle zdanie takie przeciwne do Ministerstwa Sprawiedliwości. I są dwie rekomendacje. Pisze za Rzymkowski, przeciw Chrobak. No i posłowie sobie wybierają.
którą chcą wybierać. Natomiast w takich kluczowych sprawach, no podczas ostatniego głosowania, ja już nie pamiętam kiedy wcześniej to było, dyscyplina była ogłoszona przy głosowaniu nad ustawą farmaceutyczną. Tutaj była dyscyplina ogłoszona, bo to jest bardzo niebezpieczna ustawa. Bardzo niebezpieczna ustawa i żaden z naszych posłów nie powinien tego przyłożyć ręki. Dlatego była dyscyplina. Natomiast w innych przypadkach jest wolna Amerykanka. Ja tylko i wyłącznie informacje medialne na ten temat widziałem, to tak powiedział w przelocie, mianowicie pomysł, aby usprawnić proces ściągania abonamentu radiowo-telewizyjnego dzięki konfidencjonalnym działaniom sieci kablowych i innych dostarczających usługi internetu i telewizji. No to jest bardzo innowacyjny pomysł taki. Rodem za 40. Tylko no, my cały czas jesteśmy w okopach instrumentu, który moim zdaniem powinien zostać zlikwidowany jako abonament radiowo-telewizyjny. Rozwiązanie w Czechach jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że my ściągamy z zachodu rozwiązania, które absolutnie do nas nie pasują. Natomiast te rozwiązania, które akurat by do nas pasowały, odrzucamy tak. Nie. To jest tak samo jak w przypadku hazardu. Rozwiązanie czeskie kwestii hazardu jest bardzo dobre. Bardzo wysokie opłaty koncesyjne, jak ktoś wchodzi na ten rynek, to pilnuje sam, żeby nikt inny poza tym rynkiem regulowanym przez państwo się nie pojawił, bo to jest jego konkurent. Oprócz tego jest podatek akcyzowy płacony i tam jest problem hazardu rozwiązany. Państwo ma z tego gigantyczne dochody, a u nas państwo gigantyczne pieniądze będzie musiało wrzucić w to i nie wiadomo, czy kiedykolwiek odzyska te pieniądze. I nie wiadomo, kto na tym zarobi tak naprawdę. Ale wracając do abonamentu radiowo-telewizyjnego. Rozwiązanie czeskie polega na tym, że to rynek reklam utrzymuje media publiczne. Rynek reklam opodatkowanych specjalnie tych reklam w telewizjach komercyjnych. W telewizjach komercyjnych, bo dzisiaj telewizja publiczna ma misję, czyli musi pewne zadania publiczne wykonywać. Tych zadań nie mają telewizje komercyjne, które mają tylko profity, bo mają bardzo dużo czasu reklamowego. Telewizja publiczna nie ma reklam w przerwach filmów, różnych programów, musi oczywiście uciekać takich sztuczek, jak tam jest ten program, który czasami moja żona ogląda w telewizji. Gdzie tam jest jedna część, kończy się, przerwa reklamowa, zaczyna się znowu program od nowa. No, trzeba takich sztuczek się uciekać, żeby uniknąć to. Wystarczy wprowadzić właśnie dodatkowy podatek od telewizji komercyjnej na utrzymanie telewizji publicznej. W Czechach ten mechanizm się zdaje. Można, tylko no, ja uważam, że telewizja publiczna jednak, jeśli patrzymy na to, no, dysponuje sporym kapitałem, takim poziom intelektualnym, bo przez minionych kilkadziesiąt lat sporo filmów zostało wytworzone przez telewizję publiczną i ona te pieniądze ma. Też, no proszę Państwa, czy film o żołnierzach wyklętych, czy taki serial jak No, na przykład taki Czas Honoru, czyli ja tego nie oglądałem sobie, co pani mówi, ale Czas Honoru oglądałem. No, oczywiście tam jakoś w internecie i tak hurtowo przez jedną noc cały sezon, bo nie miałem czasu, żeby tak oglądać. Proszę Państwa, żadna telewizja komercyjna by tego nie podjęła tematu. Czy gdyby nie telewizja publiczna, no dokładnie, no, czy jakakolwiek telewizja robiłaby relacje z uroczystości państwa, śmiem wątpić. Znaczy, ta działalność misyjna polega właśnie na tym, że no, niektórych rzeczy no, no, nie podejmie państwo. No, to tak jak działalność artystyczna. No, tutaj też są duże wątpliwości, chociażby w świetle tych ostatnich ekscesów, które miały miejsce w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jak to wygląda z tym finansowaniem sztuki. Natomiast na pewno trzeba odciążyć Polaków od płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. To jest kompletny anachronizm. Pomysł, który był wprowadzony przez pana ministra Czabańskiego, był zrobiony tradycyjnie na pałę, bez zastanowienia, no, skończył się tym, że Komisja Europejska wysadziła w pierwotrze na projekt, bo nie było notyfikacji Komisji Europejskiej i pomysł, żeby od
przepraszam, rachunków za prąd płacić cząstkę na utrzymanie telewizji, no było o tyle nietrafione, że w starszym budownictwie w kamienicach czasami bywa tak, że jeśli są cztery pokoje, czy tam cztery izby, bo tam czasami nawet nie jest pokój, tylko jakiś korytarzyk, są osobne liczniki. I po prostu ktoś by płacił czterokrotnie na radio i telewizję, a że w ogóle nawet telewizora by nie miał. Bo to by się płaciło w zasadzie, czy oglądam, czy nie oglądam, czy mam, czy nie mam, muszę płacić. Mam na grudku działkowym, w garażu licznik, w domu, w jakimś tam komórce. No tam, gdzie jest licznik, trzeba płacić. Oczywiście jakieś tam zwolnienia były planowane, ale nie było to rozwiązanie do końca trafne. Mamy możliwość, jeśli państwo chce wspierać jakieś konkretne rozwiązania, to powinno na to znaleźć pieniądze, ale nie powinno szukać tych pieniędzy w kieszeni podatników. Proszę pana, mam jeszcze dwa pytania, jeżeli można. Mianowicie pierwsza rzecz, bardzo często posłowie występujący w telewizji nie są przygotowani, kłamliwie przedstawiają fakty. Czy wobec tego komisja dyscyplinarna nie mogłaby się zająć takimi posłami, karać ich? Bo jeżeli historie przedstawiają całkiem błędnie, to należy, jeżeli przedstawiają społeczeństwu błędnie, to należy ich ukarać. To są przecież ludzie, powinni być przygotowani, kiedy biorą udział w dyskusji, czy przedstawiają fakty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przyjmujemy, że mamy Donalda Tuska doskonałego. Czego by rząd po prostu oczekiwał od Tuska? Co znaczy Donald Tusk? Dalsza partia i wasza partia też. Mamy, bo jesteście niezadowoleni z Tuska. Przyjmujemy, że się Tusk teraz zmienia, jest doskonałym człowiekiem. Czego byście oczekiwali od Tuska? Od czego zacząć? Dosłownie nieprzygotowanie. Nie, ja rozumiem pana Boguczeka chyba. Jest osoba, która pełni funkcję przewodniczącego rady. Pasuje nam bardzo. Teraz jakie są oczekiwania partii Kukiz 15 czy tego wobec tej osoby? Tak to rozumiem. Tak jest. To nazwisko Donald Tusk. No. Dobrze. Jeśli chodzi o tych posłów nieprzygotowanych, ja się cieszę z takiego pana podejścia bardzo surowego, bo to ta sama obserwacja jest mi bliska. Czasami nawet siedząc przy jednym stole z niektórymi posłami, zwłaszcza nowoczesnych, którzy rzucają hasła bardzo groźne, mocne, ale jak się sprawdza, to nie wiadomo. I tam raz taka zabawna sytuacja była, kiedy pan poseł z Nowoczesnej ze Szczecina twierdzi, że gorszym od ministrów PRL-owskich spraw zagranicznych jest pan Waszczykowski. Ja, jak państwo wiecie, nie przepadam za ministrem Waszczykowskim. No to jednak go musiałem wziąć w obronę. Ja mówię, wie pan, mam wrażenie, że pan ani jednego nazwiska nawet nie zna tych ministrów PRL-owskich spraw zagranicznych. No i w końcu jak go tam duszę. W końcu mówi, wie pan, dla mnie bohaterem i taką osobą z PRL-u właściwą, lepszą od Waszczykowskiego, to był pułkownik Kukliński. No i znaczy, wiecie państwo, no, dla mnie to jest korzyść, że ktoś wychodzi na zewnątrz kretyna. No pewnie wypadał lepiej na tym tle, no, nawet jeśli nie jestem jakiś bardzo błyskotliwy i urzekający swoim wyglądem i erudycją. Ale to jest przede wszystkim no, decyzja środowisk politycznych, że takich, a nie innych posłów wysyłają. No, akurat Nowoczesna to słynie z wysyłania kompletnie nieprzygotowanych, odklejonych od rzeczywistości, nie wiedzących nic, z liderem na czele osób. No, jeśli pan Ryszard Petru twierdzi, że starożytny Rzym upadł w szczycie swojego rozwoju, albo na przykład Radom leży na północ od Warszawy, a Ciechanów na południu od Warszawy. No, albo szczyt był na Malcie ostatnio, a nie w Brukseli. To pokazuje, jakie siły środowiska polityczne i jakie kręgi intelektualne próbują przejąć władzę w Polsce. Należy się po prostu obawiać. Bo jeśli ci ludzie są w stanie popełnić radą z Ciechanowem, no to pomyślmy, co mogą zrobić. No pan Ryszard Petru lansuje się na takiego wybitnego znawcę ekonomii, a z wykształcenia jest specjalistą od spraw międzynarodowych, a ma problem z definicją premiera Wielkiej Brytanii. Jak premier Wielkiej Brytanii był David Cameron, go nazwał Davidem Camerunem, no, bo mi się z państwem Camerun pomylił.
kiedyś słyszał o nim. No, nie chcę kopać leżącego, ale ta sytuacja jego jest dosyć ciężka, jeszcze tego w świetle Madery, to już w ogóle. Nie ma takiej komisji, która mogłaby się... Znaczy, gdyby doszło do rzeczywiście jakiegoś urażenia osoby, no to jest komisja etyki, można taki wniosek złożyć. Pana zachęcam, jeśli czuje pan taką potrzebę, ja takie potrzeby konfidencjonalnie nie czuję, żeby akurat tam pisać. Aczkolwiek kilka już takich pis złożyłem, kiedy no, stwierdziłem, że doszło przestępstwo. Chociażby podczas jednego z głosowań na Komisji Sprawiedliwości, kiedy była pani premier, była pani marszałek Sejmu, Ewa Kopacz, no głosowała, nie będąc członkiem tej komisji, przez co chciała wprowadzić w błąd sekretarza komisji. Złożyłem zawiadomienie, oczywiście kierownictwo Komisji Etyki stwierdziło, oczywiście że to jest kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości stwierdziło wówczas, że nie ma potrzeby, aby karać za coś takiego. To jesteśmy niepoważni. Ale można skierować, jeśli pan czuje taką potrzebę, ukaranie do Komisji Etyki, że posłowie są durni, niewykształceni i gadają o drogi. Nie, ja nie mówię, że wszyscy, absolutnie. Nie, no ja też mówię, że nie wszyscy. Ale co, powiedziałbym, że to was sądzę. Tak, tak. No ja sobie nie będę mówił, ale rzeczywiście kilku posłów mogę takich poza mną znaleźć. No. Pytanie, czy Makowiecki skończył tę historię? Kto? Makowiecki, minister finansów, zaraz. Morawiecki, przepraszam. Morawiecki jest historykiem z wykształcenia. Tak, ale nie tylko, on też ekonomię skończył. Ale podstawą wykształcenia jego była historia. Tak, jest magistrem historii. Jeśli chodzi o tego. Ostatnie pytanie, czy świętej pamięci posłanka Wójcikowski, czy prokuratura jeszcze jakieś wyniki, czy coś więcej wiadomo? Zaraz dopowiem do pani pytanie, tylko skończę tutaj, jeśli chodzi o pana Tuska. Znaczy, jakie oczekiwania mielibyśmy od takiego, abstrahując Donalda Tuska, jako przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. No przede wszystkim profesjonalne podejście do wykonywanej funkcji, czyli osoby, która prowadzi, zwołuje, referuje i tak dalej, płynnego angielskiego na pewno byśmy wymagali. Na znajomości jeszcze innych ważnych języków europejskich, w tym języka polskiego, perfekt. No i do tego, co byśmy jeszcze wymagali, no państwo sami możecie tak wymieniać, co byśmy wymagali, no uczciwości, przejrzystości, żeby odpowiadał szczerze na wszystkie pytania, żeby powiedział, dla jakich wywiadów pracował, kiedy, ile za to dostał. No tego typu rzeczy, mówię, to abstrahuję zupełnie od funkcji Donalda Tuska, od osoby Donalda Tuska w kontekście funkcji, czyli przewodniczącego. No, na pewno neutralności, to jest jakby ta fundamentalna rzecz, że przewodniczący Rady jako taki arbiter, taki sędzia piłkarski podczas meczu piłkarskiego, bo tak wyglądają posiedzenia Rady Europejskiej. No, mamy 28 zawodników na boisku, czyli przedstawicieli poszczególnych państw narodowych i mamy sędziego, takiego arbitra, który tam może zagwizdać, może tą kartkę pokazać czerwoną. No to jest taki Donald Tusk. Oczywiście Donald Tusk ma mniej do powiedzenia na takim posiedzeniu niż sędzia piłkarski w Realu. No. A jeśli chodzi o posła Wójcikowskiego postępowania, proszę państwa, no my zrobiliśmy wszystko, co było naprawdę w naszej mocy, żeby rozpocząć działania zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności. Ja żadnej tezy nie chcę stawiać, nie jestem ani zwolennikiem teorii spiskowej, ani też nie jestem przekonany co do tej niby oficjalnej wersji zdarzeń. Prokuratura, wiemy, że prowadzi postępowanie, wiemy, że się eksperyment procesowy nie udał. Nie udał się w znaczeniu takim, że przedstawiona wersja nie zgadzała się ze stanem faktycznym. Trudno było osobom, które przeprowadzały tą rekonstrukcję zdarzeń, udowodnić, że to, co się wydarzyło według opinii świadków, się mogło wydarzyć w ten sposób. Do tego dwukrotnie świadkowie byli wzywani, bo składali wykluczające się zeznania. Sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo tajemnicza. Czekajmy, zobaczymy. No, my już zrobiliśmy naprawdę, proszę mi wierzyć, wszystko. Nie mogę mówić co, ale naprawdę zrobiliśmy wszystko, żeby wszystkie czynniki państwa w tej sprawie zadziałały. Chciałem zapytać pana, jakie jest pana posła zdanie na temat stosunków polsko-ukraińskich i masowej imigracji ludności ukraińskiej do Polski teraz?
Bardzo dobre pytanie, bardzo dziękuję za nie. To jest jeden z elementów, którym się zajęłam w minionym tygodniu. No ja jestem posłem, który od samego początku obecnej kadencji Sejmu kładzie duży nacisk na relacje polsko-ukraińskie, a przede wszystkim na normalizację tych stosunków polsko-ukraińskich, bo mam do czynienia z taką ewidentną niesymetrycznością tych relacji. To znaczy my stawiamy się za to państwo, my dajemy bezwrotne pożyczki, my jesteśmy ich adwokatem na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony dostajemy niszczenie pomników, podważanie prawdy o ludobójstwie na Wołyniu. Mamy Banderę bohaterem. Banderę bohaterem, gloryfikację właśnie tych oprawców. No i takie niespójne stanowisko władz naczelnych tego państwa. Przyjeżdża Poroszenko, prezydent Ukrainy do Polski. Oddaje hołd pomordowanym na Wołyniu, jedzie na Ukrainę i odsłania pomnik Bandery. No. I to niestety tak wygląda. Ja podczas tej kadencji złożyłem projekt ustawy, który mam nadzieję, że w końcu Prawo i Sprawiedliwość podda pod trzecie czytanie, bo dwa czytania przeszło. Mianowicie, aby Instytut Pamięci Narodowej zajął się trzema kwestiami, nie dwoma, tak jak w tej chwili, czyli ściganiem zbrodni komunistycznych, ściganiem zbrodni nazistowskich i pracami naukowymi, aby opracowywać prawdę historyczną na ten temat, które są w tej chwili. Ja chciałem jeszcze trzecią rzecz dopisać, czyli zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą. I ten projekt przeszedł przez dwa pierwsze czytania. Instytut Pamięci Narodowej i prokuratorzy IPN-owcy to poparli, co przekonało Prawo i Sprawiedliwość. W tej chwili ten projekt leży w zamrażarce, no ale wcześniej czy później będzie musiał trafić